Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze swoje chwile. I teraz po złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Welikanka wzięta. Dzień dobry, witam serdecznie. 12 dzień lutego 2022 roku. No i cóż tutaj możemy powiedzieć? 4,1 punktu, tyle dzieliło Kamila Stocha od medalu na skoczni dużej, jeżeli chodzi oczywiście o konkurs indywidualny. No ale ileż to emocji dzięki niemu mieliśmy, nie tylko w trakcie tych igrzysk, ale wszystkich minionych i pewnie jeszcze przed nami wiele konkursów, w których Kamil będzie startował. No to na pewno należą się podziękowania, no i też będziemy analizować to, co się wydarzyło. Chociaż no wiadomo, no powiem tak, dobrze, że przynajmniej dzisiaj w Warszawie na przykład i pewnie w kilku miastach w Polsce pojawiło się słońce po raz pierwszy od kilku dni, no to są powody do uśmiechu, bo chwilkę po zawodach wiadomo, że jest troszeczkę człowiek podłamany, no bo była duża szansa po pierwszej serii, no ale działo się sporo, konkurs na pewno fantastyczny, piękne skoki, złoto olimpijskie dla Mariusza Lindvika, także też dla Norwega sprawa niezwykła i o tym wszystkim sobie porozmawiamy w specjalnym wydaniu olimpijskim programu Wysokich Lotów. Janusz Pindera, witam serdecznie. Witam serdecznie. I Ola Rajewska również. Cześć, miło. Cześć, witam. Miło nam wszystkim, no ale niestety i miło mi również, że jesteście z nami. Oczywiście zachęcamy do komentowania na czacie też tutaj. Akurat dzisiaj jestem z laptopem, więc na pewno coś tam odczytam. Też będziemy dzwonić za kilka minut do Bronisława Stocha. Spróbujemy się połączyć, bo to wiadomo jak to bywa. No to jest tata Kamila Stocha. Wczoraj rozmawialiśmy, umówiliśmy się na telefon, ale też tutaj się zastanawialiśmy, że jak będzie medal, to w ogóle ten telefon pewnie wybuchnie, ale po takim wyniku też pewnie gdzieś tam znajomi, rodzina się rozdzwaniają, więc no będziemy się próbowali gdzieś tam wstrzelić, no ale no właśnie, czwarte miejsce. Jakie macie wrażenia? No bo no blisko było tego medalu, ale tak naprawdę no jak sobie spojrzymy i na tą różnicę punktową, no to wiemy 4,1, no to nie jest tak jak choćby dzisiaj Piotrek Michalski, nasz nawet łyżwiarz szybki, no 0,03 sekundy mu zabrakło do medalu, no to on był, mimo tego, że zajął miejsce piąte, więc niższe, był zdecydowanie bliżej, ale no ten pierwszy skok rozpalił bardzo wyobraźnię, no bo był piękny. Tam nawet jakby, nie wiem, pojawiły się dwudziestki, no to myślę, że nie bylibyśmy jakoś mocno zdziwieni, no bo naprawdę Kamil zrobił to idealnie. No to był w ogóle najlepiej oceniony skok, jeżeli chodzi o te pierwsze serie i skok Kamila, tam było 57,5 punkta, więc zdecydowanie najlepsze noty zebrał Polak. Jejku, tak mi ciężko coś powiedzieć, wiecie co, bo mam mieszane uczucia, tak z jednej strony to naprawdę dużo, bo nikt przed tymi igrzyskami nie spodziewał się, że naprawdę będziemy mieli takie emocje podczas oglądania i konkursu. Mieliśmy na skoczni normalnej i dziś na tej skoczni dużej. A z drugiej strony jestem tak trochę rozczarowana, bo tak niewiele brakowało i tak naprawdę myślałam, że a Timi Zajc, może on zepsuje i wtedy Kamil skoczy na to podium. A to się okazało, że w ogóle z innej mańki zaatakował Karl Geiger. I wiesz co, ja nie patrzę na te różnice punktowe tak naprawdę, bo one w tym momencie są dla mnie już takie nieznaczące. Jest to czwarte miejsce. Mówi się, że najgorsze dla sportowca, a z drugiej strony jakby bardzo, bardzo chcę podziękować Kamilowi Stochowi, bo to był fantastyczny konkurs. W ogóle stał na ogromnie wysokim poziomie i fajnie było to oglądać. Tak, no wczoraj w programie właśnie mówiłem, że ten skok kwalifikacyjny, jeszcze ta seria próbna przed kwalifikacjami, to takie małe światełko nadziei na to, że Stoch powoli dogaduje się z tą skocznią, bo mówił wyraźnie, że po prostu mu nie leży, że ma problem, że się męczy. Natomiast później męczył się jakby mniej i widać ten pierwszy już skok wlał naprawdę ogromne nadzieje, bo to był skok znakomity. I później no, wiadomo było, że tutaj gra o pierwsze miejsce raczej, jeżeli ktoś nie popełni jakiegoś kardynalnego błędu, będzie między no, fantastycznie dysponowanymi, czyli Lindvikiem oraz Kobayashim. Z drugiej strony wydawało się, że bardzo realne szanse, ale też ze świadomością tego, jak trudna jest sytuacja, bo Zajc był przed Stochem, zanim było kilku zawodników, między innymi Geiger, którzy wiemy, że potrafią skakać i wszystko tutaj jeszcze było możliwe. No zabrakło, mówiąc krótko, chyba 2,5 metra. 136 metrów w drugim skoku dałoby pewnie ten brązowy medal. No, Zajc nie wytrzymał tego ciśnienia, więc jakby ten
rywal do tego brązowego medalu, odpadł z własnych przyczyn. Natomiast znakomicie spisał się Geiger. No jakby nie było, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, tak? No tak, tak. No jakby nie była. Więc mówię, tutaj jeszcze proszę zauważyć, że o ile różnie bywało, powiedzmy, w innych skokach, to tutaj na tej dużej skoczni znakomicie spisywała się czołówka Pucharu Świata. Także tutaj no tak. Kamil Stok właściwie z 20 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata tutaj pokazał, że w przypadku mistrzów, wielkich mistrzów, to jakby te reguły specjalnie nie obowiązują. No i tutaj Geiger zdecydował się obniżyć rozbieg, ponieważ się wszyscy uszli z tej 19 platformy. Przez moment nawet pomyślałem, że być może ktoś jeszcze spróbuje z 18, bo to się opłacało, ale przy założeniu, że skoczysz minimum 133 metry. No, walka fantastyczna, poziom genialny. Wiatr nie zepsuł tej rywalizacji, a więc były warunki, mówiąc krótko, sprawiedliwe dla wszystkich. No konkurs sprawiedliwy wszystkich. I też z tego słyszę, mam połączenie już z panem Bronisławem, więc tak, oczywiście. Rozmawiajmy i jeszcze później na pewno będziemy dyskutować, bo jest o czym. Panie Bronisławie, dzień dobry, halo, słyszymy się? No witam właśnie. Właściwie to tylko dzięki temu, że się umówiliśmy, to jestem jakby skłonny dzielić się emocjami, ale jeszcze kurczę, jeszcze we mnie buzuje wszystko, turbulencje są psychiczne i tak dalej, ale możemy gadać. No właśnie, także bardzo się cieszymy i dziękujemy, że pan jest z nami. No i właśnie, jak te emocje, co pan czuł, czy to po skoku Kamila, czy po skoku Mariusza Lindwika, kiedy no już było wiadomo, że Kamila na podium nie będzie, no bo jeszcze ten Timi Zajc trochę w napięciu podtrzymał, bo skoczył słabiej niż Kamil. No właśnie, to są igrzyska, to są te zawody o najwyższej randze i one muszą trochę spinać, muszą każdemu dać się we znaki, bo nie ma na to mocnych, prawda? I Kamil też jest człowiekiem tylko i mimo, że jest wielkim mistrzem. I naprawdę to, co pokazał dzisiaj, no i na poprzedniej skoczni, no to jest pierwsza klasa. Oczywiście zawsze tutaj niuanse grają rolę i zawsze będzie te pół punktu, prawda, w przód, w tył, ale tam są, jeżeli jest ruch powietrza pod narty, to naprawdę można skoczyć te parę metrów dalej. A z drugiej strony, no właśnie Kamil ambitnie chciał zaatakować i to mi troszkę, mi się wydaje, tego luzu ujęło, ale zmieścić się w czwórce, proszę Państwa, na tym miejscu się ustanowić, które jest takie niewdzięczne, to ja myślę, że strasznie dużo sportowców by chętnie to wziął. Mhm. Jakie były reakcje po tej pierwszej serii, po tym pierwszym skoku? Jak w ogóle oglądaliście? Jakoś całą rodziną, ze znajomymi, z sąsiadami, czy skromnie? Jak to wyglądało? Rodzinnie tylko oglądamy i zawsze, no zawsze staramy się tylko w swoim gronie, dlatego że wtedy no, pozwalamy sobie na bardziej swobodne reakcje i tak dalej. Także to są no, też ważne rzeczy, żeby odreagować, żeby nie było jakiegoś skrępowania, jakiegoś tam... oczywiście tu nie chodzi o jakieś przeklinanie czy coś takiego, bo to się też zdarza, ale no, czasem trzeba coś wypuścić z siebie, trochę tej negatywnej energii i tego napięcia też ująć sobie. Także nie, no spokojnie, po prostu zawsze staramy się tylko w gronie rodzinnym to oglądać. Panie Bronisławie, proszę powiedzieć, co pan poczuł po tym drugim skoku Kamila? Jakie emocje panu towarzyszyły? Czy to taka duma jest właśnie pomieszana jednak z takim niepokojem, że to nie wystarczy do tego podium? Co tam się działo? Znaczy to widać było, że to może być kłopot. Tylko ja się bałem, że on spadnie na dalsze miejsce, bo Timi też skakał bardzo dobrze. No i Fetner, prawda? Bałem się o tych dwóch zawodników, którzy mogliby mu zagrozić, ale kiedy pokazały się wyniki, że jest drugi za Geigerem, to już byłem spokojny. Wiedziałem, że to czwarte miejsce jest pewne, że on nie opuści i nie spadnie dalej po prostu, no nie?
No właśnie, trzeba powiedzieć, że no te Igrzyska Olimpijskie zarówno dla Kamila, ale i no dla naszych pozostałych skoczków, no to i tak jest taki wyjątkowy moment w tym sezonie. No Kamil szósty w poprzednim konkursie, teraz czwarty, no ścisła czołówka. W tym sezonie wiemy, że to tak nie wyglądało. Dawid Kubacki zdobył przecież medal. Piotr Żyła, Paweł Wąsek też te skoki całkiem niezłe, stabilne. Stefan Hula też przecież dobrze skoczył na skoczni mniejszej. Więc i tak chyba możemy powiedzieć, że jakiś taki oddech ulgi, no bo przez cały sezon no to była taka, takie trochę jak ten Syzyf. Ciągaliśmy ten kamień pod górę i on ciągle spadał i to była trochę droga przez mękę. No może właśnie wycyrklowali tą, próbowali strzelić się z formą właśnie na ten okres, prawda? Bo to zawsze jest tak, że forma nie przychodzi na zawołanie, nie przychodzi na moment, w którym byśmy jej bardzo oczekiwali, bardzo pragnęli. To jest taka specyficzna energetyka i ona rządzi się też swoimi prawami. Dlatego ja ten sezon traktuję nie jako eksperyment, jako coś, co się popsuło na skutek pewnych manewrów zgodnych z jakąś tam tendencją, prawda, czy z jakimś systemem. Tak się zdarza, kryzysy się zdarzają i ważne, że wyniki w tej chwili się poprawiły, kiedy one były najbardziej potrzebne. Czyli zwracamy z jednym, ale jednak medalem z dyscypliny skoków narciarskich, czyli potwierdzamy mocny atut tej dyscypliny, ale takie mam też wrażenie, że przed zawodnikami jeszcze jest dalszy ciąg sezonu i w którym mogą jeszcze coś fajnego pokazać. Jeżeli teraz uwierzą w siebie, to trochę nasycą się taką też fajną, pozytywną energią, to ja myślę, że jeszcze z siebie wykrzeszą fajne rezultaty. Panie Bronisławie, wczoraj Kamil w wywiadzie powiedział takie fajne słowa, że najtrudniejsze w skokach jest to, że trzeba sobie w pełni zaufać. Czy pan jak oglądał dzisiejsze te jego skoki, to tak wyglądało, jakby w pełni sobie zaufał? No to jest taka diagnoza bardzo osobista, ale też i chyba bardzo taka trafna, ilustrująca to, co jest istotne w chyba nie tylko w skokach, ale w wielu dziedzinach aktywności ludzkiej. Jeżeli uwierzymy w to, że nasza dyspozycja, nasze umiejętności są na takim poziomie, na jakim w zasadzie powinny być w danym momencie i one się w jakiś tam sposób plasują w tym rankingu w miarę wysoko, no to i one są w miarę stabilne, no to w tym momencie wiadomo, że można być taki uspokojony, spokojny i pewny siebie, prawda? Natomiast no, trzeba tutaj zwrócić uwagę, że Kamil miał jeszcze niedawno kłopoty z tą kontuzją przecież. I ja założę się, że ta noga dalej go boli, bo to przecież torebka stawowa nie goi się w miesiąc, tylko no ona może się dawać we znaki jeszcze powiedzmy sobie dwa miesiące. Także oczywiście, że to nie jest dolegliwość taka, która go wyklucza ze skakania, czy która by mu tak mocno z tym przeszkadzała, ale nie sądzę, żeby całkowicie wyzbył się bólu i tego dyskomfortu, prawda, że ta noga jednak miała kontakt z jakimś urazem. Też tak sobie obserwujemy już te pierwsze reakcje w mediach. No Kamil też już przed chwilą wywiadu tak na gorąco udzielał Kacprowi Merkowi w Eurosporcie. No to są zdjęcia, są nagrania, no pojawiły się łzy, duże wzruszenie i taki no smutek. I tak się właśnie zastanawiam, no pan go zna najlepiej, nie tylko z nas, ale i w ogóle jakbyśmy zebrali tutaj znacznie większe
większe grono ludzi, no to by pan go znał najlepiej. Ile mu czasu może zabrać powrót do takiej dobrej dyspozycji psychicznej, no bo zaraz drużynówka. Z jednej strony wiemy, że on to jest wielki mistrz, człowiek, który i wygrywał i przegrywał w życiu różne duże rzeczy, więcej wygrywał, ale no tutaj specyficzna była ta droga, tak? Podejrzewam, że te łzy, to wzruszenie, które się pojawiło, to też się odnosi do tego, co pan mówi, czyli no tej walki, tego, że on już mógł się załamać nawet, nie wiem, miesiąc temu, kiedy no już po tym słabym turnieju czterech skoczni wrócił do dobrej dyspozycji przed Zakopanem, przed własną skocznią, no i nagle znowu ta torebka skakowa i tutaj stawowa i tutaj wyścig z czasem i pewnie no czuł, że ten medal to by była taka piękna, piękna, wymarzona historia, a tak mu niewiele zabrakło. Z tego powodu może być trudniej, czy na przykład już dzisiaj wieczorem albo jutro rano Kamil wstanie, będzie nowy dzień i zapieprzamy, mówiąc kolokwialnie, dalej. Gdyby on był nowicjuszem w ogóle w tym, co robi, to może rzeczywiście by miał kłopot z adaptacją, ale proszę zwrócić uwagę, że to już jest chłopak bardzo doświadczony, bardzo, bardzo też wydaje mi się rozsądny i wyposażony w pewne bardzo takie cechy, no powiedzmy sobie, które są potrzebne, prawda, w sporcie. Czyli może ta pasja, która go trzyma w tej aktywności, jest chyba zasadnicza. On po prostu naprawdę kocha te skoki, od dziecka je lubił uprawiać. I druga rzecz to jest to, że troszeczkę za dużo chyba też nałożył na siebie tych oczekiwań, prawda? No jakby przyzwolił na ten ciężar, który mógł sobie przecież też odsunąć, bo to tak jak wszyscy niby mówią, przecież ty nic nie musisz, ty tylko możesz. Ale tu się okazuje, że jednak te oczekiwania spadają na barki zawodników i czują to przez skórę, czy przez atmosferę, czy jakieś takie inne sygnały, które się daje odczuć. I proszę Państwa, no tym bardziej, że tych medali, no cóż my mamy, nie? Tak jak już chyba kiedyś powiedziałem, że mamy kłopot z rozwijaniem pewnych dyscyplin, w ogóle, może nie pewnych, może większości dyscyplin nawet, że nie mamy takiej siły w zdobywaniu tych najwyższych trofeów. Co pan powie dzisiaj Kamilowi, jak się uda wam dzwonić? No nie, ja mu już przesłałem SMS-a, że ja uważam, że skakał genialnie, a że troszkę szczęścia zabrakło, no to trudno, nie? To już tak jest w życiu i w skokach, że jak najszybciej się trzeba z tym ułożyć i zamknąć ten rozdział, pójść dalej po prostu, bo innego wyjścia przecież nie ma. Mhm. Tym bardziej, że w poniedziałek przecież konkurs drużynowy, a więc te jeszcze igrzyska się nie kończą dla skoczków. No w drużynie to, prawdę mówiąc, proszę Państwa, to tam też jest kocioł i tam może być też niesamowicie, ale spokojnie. Podejdźmy do tego też spokojnie, podejdźmy do tego z takim też z taką tolerancją, że może być niespodzianka w dół i nie może być niespodzianka w górę. Otwórzmy się na nie wiem, na ich możliwości, a zobaczymy, jak będą się czuli w dany dzień, jak będzie wyglądała też sytuacja z wiatrem i tak dalej. Także to popatrzmy na to spokojnie i kibicujmy dalej, bez jakichś takich też, bez takich balonów, które by się aż chciało jeszcze nadmuchać, prawda, jeszcze bardziej. To prawda. Panie Bronisławie, dziękuję bardzo za tę rozmowę. No i gratulujemy dobrego występu syna, no bo tak jak tutaj wszyscy mówimy, czwarte miejsce, najgorsze dla sportowca, ale no ilu zawodników wyprzedzonych przecież, tak? Wiesz, ale właśnie nie do końca. O tym trzeba pamiętać. Pan Bronisław też mówił, że tutaj oglądając tak liczył na to, żeby Kamil nie spadł gdzieś daleko. I teraz też widziałam, że na Twitterze Tomasz Sikora, nasz srebrny medalista olimpijski, napisał, że zawsze wolał czwarte, bo najgorsze było piąte, szóste, siódme. No to prawda. Także dziękujemy i pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Następnie. Pozdrawiamy serdecznie. No tak, tutaj pojawiają się te wypowiedzi, właśnie łzy Kamila, czy to w TVP, czy w Eurosporcie, więc na pewno taka wiadomość, o której tutaj mówił pan Bronisław, mu też no do otuchy podejrzewam, że też będzie okazja jeszcze za jakiś czas się dzwonić, no bo zawsze no kilka słów otuchy od rodziny, no to też na pewno dla Kamila będzie potrzebne, no bo mówiliśmy tutaj właśnie o tym, że no czwarte miejsce na igrzyskach, no to już jest coś, co Kamil przeżywał całkiem niedawno, no bo w Pjongczangu na skoczni przecież normalnej, ale jednak no inny smak miało tamto czwarte miejsce, innym smak ma teraz, że tutaj no gdyby ktoś wygłosił taką teorię, że w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tej kontuzji torebki stawowej, że Kamil Stoch będzie walczył o medal na Igrzyskach Olimpijskich, no to raczej by to zostało odebrane jako marzycielstwo, jako wiara w klasę sportową, ale nie konkretnie w daną sytuację, w to, co się po prostu dzieje, w plan treningowy, w osiągane wyniki, w czystą statystykę. Okazuje się, że jednak sport dlatego jest taki piękny, że nie zawsze daje nam odpowiedzi oczywiste. Tak, dla mnie w ogóle poziom, jak się walczy na takim poziomie, przecież zwycięzca miał prawie 300 punktów. To jest niesamowite i ten Ryoyo Kobayashi w pierwszym skoku bije rekord skoczni. Z uśmieszkiem takim przygotowuje się do drugiego skoku i jednak przegrywa z Mariusem Lindvikiem. Proszę zauważyć, że Norwegowie, jeżeli chodzi o to większe skocznie, oni nie mieli złotego medalu, bo Bystel na mniejszym obiekcie, na tej skoczni normalnej w 2006 roku w Turynie, prawda, zdobył złoty medal, ale tak naprawdę to by trzeba sięgać strasznie, strasznie dawno. W 1964 roku Engan na skoczni K81, bo to wtedy tych wielkich skoczni nie było. W 1952 roku też się skakarko na tej jednej skoczni Bergman przed Falkangerem. A więc oni, mając całe pokolenia wspaniałych skoczków, wygrywając, zdobywając złote medale również na tych mniejszych obiektach, kiedy była rywalizacja na skoczni normalnej i tej większej, dużej, na taki sukces musieli czekać tak długo. No, pamiętam tego Lindvika w Zakopanem jeszcze, jak tutaj przyjechał kilka lat temu. Młody chłopak, ma zaledwie 23 lata, prawda? Tak, tak. No i zdobywa olimpijskie złoto, ale to absolutnie nieprzypadkowe, bo on tutaj reprezentował znakomitą formę podczas treningów. Także Kobayashi nie wyrównał rekordu Stocha, to znaczy tego osiągnięcia Soczi. Nie zdobył dwóch złotych medali, choć wydawało się, że jest w takiej formie. I ten pierwszy skok pokazał, że no, te możliwości są ogromne i kwalifikacje, prawda? I także, no ale chociażby dlatego ten skok tak piękny. No, Zajc spadł właśnie z trzeciego miejsca, spadł na miejsce szóste. Timi Zajc. Można powiedzieć, że Kamil utrzymał to czwarte miejsce, ale tak naprawdę zawsze jest, myślę, że no tutaj mamy takiemu sportowcowi to jest jak najbardziej też no przykro, bo on doskonale wie, że to podium też było absolutnie dzisiaj w jego zasięgu. Mimo tego wspaniałego skoku Karla Geigera, to jednak on był w stanie. No naprawdę to były detale, decydował o tym wszystkim, że zabrakło Kamila na podium, ale pokazał tą swoją przynależność do absolutnej elity światowej. Lata mijają, a Kamil wciąż jest wielki. Jednak tutaj Manuel Fentner na miejscu siódmym, który tak nam się podoba, tak równo skakał przecież na obu obiektach. I tutaj jednak dopiero siódme miejsce. Jestem bardzo zadowolony też z postawy Pawła Wąska. W ogóle zwróćmy uwagę, że Paweł Wąsek najdłuższy skok z Polaków w drugiej serii, bo nawet metr dalej niż Kamil Stoch miał, więc no to jest właśnie też to, że 4,5, tak jest. Tak, że no jednak w tym drugim skoku trochę Ola zabrakło, no bo jak widzimy sobie właśnie nawet po czołowej dziesiątce, no to tylko Timi Zajc, który też no, spalił się kompletnie w tej próbie, uzyskał wynik słabszy. I widać było no już po tym wyjściu z progu, że Kamil jednak nie nabrał takiej wysokości jak w pierwszym skoku. Skok był bardzo ładny technicznie znowuż, ale no już nie tak długi jak choćby Karla Geigera, gdzie swoją drogą po Niemcu to strasznie by widać, jak zeszło ciśnienie. On zarówno po tym pierwszym, jak i po drugim skoku cieszył się nieprawdopodobnie. No ale słuchajcie, zwróćmy w ogóle uwagę na to, jak Niemcy się odbudowali tak naprawdę, no bo ten konkurs na skoczni normalnej nie był jakoś specjalnie dla nich udany. Najlepszy tam był Konstantin Schmidt, 11. Karl Geiger był
15, więc te igrzyska wcale dla Niemców na skoczni jakieś ładne i fajne nie były, więc tutaj myślę, że ten brązowy medal Karla Geigera nieco osłodził im w tym momencie te rywalizacje na skoczni na pewno. No zdecydowanie i też Stefan Hongacher pewnie troszeczkę odetchnął, bo też ostatnio widzieliśmy kolejne próby Filipa Trzanowskiego z TVP. No i właśnie pytanie, czy podszedł do wywiadu tym razem? Fajnie powiedział Kuba Kot chyba w jednej wypowiedzi dla Eurosportu, że no Hongacher trudno się dziwić, że tak odmawia, bo jemu też tam się w tej niemieckiej, znaczy przepraszam, austriackiej tam czuprynie kotłuje, tak? No bo jednak presja się zwiększała. Jeszcze ten konkurs mixtów, tak? Gdzie przecież no tak. Niemcy no, dominowali przez lata, tak? Były na Mistrzostwach Świata cztery chyba, czy oni czterokrotnie wygrywali złoty medal na Mistrzostwach Świata, jeżeli chodzi o mixty. Raz tylko nie udała im się ta sztuka w pierwszym takim konkursie w Val di Fiemme, wtedy Japończycy byli. A tak to 4 na 5 konkursów byli najlepsi Niemcy, więc no, też liczyli tutaj na pewno na medal. No i mają ten medal brązowy. A wiecie co, jeszcze a propos Mariusza Lindwika, to tak się śmiałam, bo prawdę mówiąc myślałam, że wygra Ryoyo Kobayashi. Jakoś tam po tym pierwszym skoku i tak jak pan Janusz też mówił, jak zobaczyłam ten jego uśmieszek, jak wsuwa się na belkę, mówię nie, to jest pewnie, jak on za chwilę tutaj dołoży i zmiecie wszystkich i będzie już czwartym zawodnikiem, mógł przejść do historii jako czwarty zawodnik, który zdobędzie 2 złote medale na jednej i drugiej skoczni. Jednak nie i myślałam, że Mariusz Lindwik będzie tym, który będzie mówił zawsze drugi, bo przecież jeżeli chodzi o turnieje 4 skoczni, to Mariusz tak. Lindwik dwukrotnie przecież drugie miejsce zajmował właśnie na turnieju 4 skoczni, więc to też nie jest przypadek, że tutaj nagle Mariusz Lindwik jest złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Nie, tak. Nie wyskoczył z kapelusza. Nie, no, to jest nieprawdopodobna historia tego zawodnika. No, on rzeczywiście sobie umiłował szczególnie a turniej 4 skoczni, b konkursy w Zakopanem, bo on 6-krotnie wygrywał konkursy Pucharu Świata. No, to nie jest jakoś przesadnie dużo. 3 razy więcej tylko niż Maciej Kot. Pozdrawiamy oczywiście. No i 2 z tych konkursów były w Zakopanem, więc 1/3. Także no miał takie swoje specyficzne, można powiedzieć, lokalizacje. A reszta na turnieju 4 skoczni. Tak, 2 wygrał w Zakopanem, tak sobie spojrzałem. I oprócz tego Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen, a 1 Willingen. No dobra, no to 1 nie na turnieju, ale też podobny krąg geograficzny. No i teraz jest mistrzem olimpijskim. No i Norwegowie też mogą odetchnąć z ulgą, bo mówiliśmy, że to może być też właśnie ciekawy konkurs z tego względu, że dużo jest wygłodniałych, no bo Niemcy już wspominaliśmy, natomiast no Norwegowie no też zawiedli na tej średniej skoczni, na tej skoczni mniejszej. Tam Granerud przecież dyskwalifikacja w ogóle w drugiej serii, 30 miejsce. W tym konkursie mixtów też tam była dyskwalifikacja, która ich być może pozbawiła walki, znaczy na pewno pozbawiła walki o medal, a być może medalu. No i tutaj no rekompensata taka, bo to wiecie, jedna sprawa to jest mieć te oczekiwania i mieć ten poziom, no bo Lindwik, tak jak tu powiedzieliśmy, no to nie jest przesadne zaskoczenie, jak on wygrywał treningi, wygrał kwalifikacje, ale no wygrać konkurs Igrzysk Olimpijskich jeszcze będącym w takiej formie Kobayashi, bo Kobayashi nie skakał źle, no 142 metry, rekordzista obiektu. No i też trzeba powiedzieć, że Lindwik sobie poradził, bo też o tym jeszcze pewnie porozmawiamy, ale konkurs w bardzo dobrych warunkach, nie było takich silnych podmuchów ani w plecy, ani pod narty, ale jednak Lindwik 3/1 tej rekompensaty dostał, więc to była, nie wiem, czy nie największa wartość w ogóle dzisiaj w całym konkursie. No i też jakby to mu pomogło w tej ogólnej klasyfikacji, nabił sobie trochę ten punkt. No tak, Norwegowie na pewno świętują razem z Mariuszem Lindwikiem, a z drugiej strony tak w kontekście drużynówki, która nas czeka, to myślę, że drapią się po głowie, bo przecież dzisiaj w konkursie nie zobaczyliśmy ani Tandego, ani Johanssona w drugiej serii tak naprawdę. No tak, tak. I Tande też zaskoczenie, no bo on tutaj wydawało się, że ta superkompensacja to słowo popularne w Polsce, ale i okazywało się, że w tym tygodniu coraz bardziej popularny w Norwegii się u niego sprawdzi, no bo on wyskoczył jak królik z kapelusza, jego przecież nie było na skoczni normalnej, no tak, zakażony COVID-em. Wrócił, te pierwsze treningi fantastyczne tam na podium się znajdował. No a tutaj taki skok, a czy to nie był jakiś zły skok właśnie, to też był kosmiczny poziom, on chyba 128 tak, metrów skoczył, no ale to było za mało, no tak, bo Paweł Wąsek... Tuż niewiele zabrakło, no bo to tam 20 zabrakło, więc, tak. Więc niewiele, no kosmiczny w ogóle właśnie, też troszeczkę możemy o tym pomówić, kosmiczny poziom konkursu, taki prawdziwie olimpijski, bo przez cały ten sezon... Inna sprawa, że my byliśmy przygnębieni, bo nasi słabo skakali i też na igrzyskach w końcu dali nam trochę emocji, więc no też jesteśmy wdzięczni i na pewno lepiej się to przeżywa, lepiej się to ogląda. Ale i poziom niektórych tych zawodów był taki, bym powiedział, no nawet ten konkursy w Willingen tuż przedolimpijskie, no to była antyreklama skoku w wielu przypadkach.
No i nie cichły dyskusje o tym, jak ustawiać belkę, w jaki sposób, jak kontrolować kombinezony też na tych igrzyskach. A tutaj, mimo tego, że wy tutaj piszecie usilnie na czacie, ja na szczęście tego nie czytam, ale że Geiger dyskwalifikacja, Kobayashi z dyskwalifikacją, mamy medal, to próbujecie mnie wypuścić, ale na szczęście, znaczy niestety nie macie racji, o tak bym to mówił, niestety nie macie racji. No to tutaj po pierwsze, no nie było żadnego tańca z belkami dopiero na koniec. To też pokazało, jaki to był fajny konkurs rozgrywany niemal w takich laboratoryjnych warunkach, że rzadko przecież kiedy dochodzi do sytuacji, że trenerzy mogą tak taktycznie podjąć decyzję, że zyskają parę punktów na obniżeniu belki, no bo zazwyczaj to i tak ta belka jest po prostu do warunków dostosowywana. A tutaj oni wiedzieli, że możemy zrobić taką zagrywkę, bo te warunki są bardzo równe. Tak, i na szczęście, bo tutaj walka była naprawdę między gigantami tej dyscypliny. No, Lindvik wraz na takiego młodego giganta, no, swoje już zrobił, ma olimpijskie złoto na dużym obiekcie, a więc wielka sprawa. No. I teraz przed nami ten turniej drużynowy. Turniej, którym też do końca bym się nie sugerował tymi wynikami, bo to może być zupełnie inne rozdanie. Choć oczywiście no wiadomo, że faworytami wydają się być Słoweńcy, Austriacy. Chociaż w pewnym momencie widzieliśmy trzech Słoweńców na czele. W początkowej fazie też zachwycaliśmy się Rosjanami, kiedy była trójka w pierwszej serii. No ale to dopiero był początek tej rywalizacji, która przybrała, jak to już określiliśmy, taki kosmiczny poziom. A więc no, na pewno tutaj równo skaczą Austriacy. Widać, że oni tam jeszcze mają spore możliwości. Na pewno no, Pakę ma niesamowitą. Ciekawe, czy sięgnie Polaniczka, czy też zostawi tego czwartego skoczka Pucharu Świata. Trener Kota, zobaczymy. No tak, tak. No to jest... Jeszcze są trzy treningi jutro, prawda? Trzy serie treningowe. Jeszcze no, jutro trzeba będzie podjąć tę decyzję, kto startuje w turnieju drużynowym. Ja, jeśli chodzi o polski zespół, jestem umiarkowanym optymistą. Cieszy mnie, jak powiedziałem, to, że Kamil no, wrócił do tego, czego szukał. Cały czas tak się przynajmniej no, wydaje. To potwierdza ten konkurs na dużym obiekcie. No i Wąsek, który tutaj pokazał, że może być naprawdę no, nie tylko uzupełnieniem, ale skacze. No, drugi skok dużo lepszy, jeszcze dalej niż pierwszy. Wszystko w porządku. Wiemy, że Kubacki potrafi walczyć. No, żyła jeszcze, myślę, że ma jakiś potencjał. Ma tutaj troszkę problemy. Mhm. No tak, zastanawialiśmy się nawet, czemu zrezygnował tak naprawdę z tego skoku przed konkursem i myślałam, że to, że dobra zapowiedź była w pierwszym skoku, przecież Piotrek skoczył 134 metry, to był dobry skok, no ale nie było kontynuacji już niestety potem w kolejnym, chociaż no 131 metrów, ale to co mówimy, to był konkurs, który stał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj trzeba było się wspiąć na wyżyny. Myślę, że Piotrek nie wspiął się na te wyżyny, oby się wspiął w konkursie drużynowym. Fajnie, no bo gdybyśmy mieli tam też takie emocje. Ja myślę, że wskazanie dzisiaj na przykład tak trójki medalistów, pierwszy, drugi, trzeci, no wcale nie jest łatwe. No zdecydowanie, aczkolwiek ja powiem szczerze, że patrząc jakiej formie są Słoweńcy, no to ja bym ich typował jako faworytów do złota, ale oczywiście no wiemy, że to są skoki narciarskie, jak nie wiem, Niemcy wygrają, no to nie powiemy, że to jest sensacja na miarę Kanady, tak? Ale no Słoweńcy jednak mają no, wskażcie mi drugą reprezentację, która mogłaby sobie pozwolić na odstawienie piątego zawodnika w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, tak? No Andrzej Laniszek ma przecież bardzo dobry sezon, oczywiście on tutaj nie skakał jakoś nie wiadomo jak wybitnie, ale no też nie szorował dna i też w końcu też dobre docenienie cenę Prełca, bo duża taka gorycz wybrzmiała z jego słów po tym, jak on został odstawiony na skoczni normalnej, no bo on tam też wyglądał lepiej od Laniszka w treningach, ale mówił o tym, że Andrzej Laniszek z racji, nie wiem, tego, że jest wysoko w Pucharze Świata, czy tam innych jakichś powodów, miał jakby już zapewniony ten start na normalnej, no i walka szła między pozostałymi czterema, no i z tych pozostałych czterech rzeczywiście Prełc był cenę najgorszy, no ale tutaj prezentował się, nie poddał się cały czas, tak jak mówimy o tej determinacji, że Kamil wielokrotnie upadał i się nie poddał, no ale Kamil to ma też mnóstwo, całą galerię trofeów, a taki cenę Prełc to od zawsze był traktowany jako ten najgorszy z trzech braci, mimo że no już ma też sporo osiągnięcia i na przykład w przeciwieństwie do Domena
Prełca, no to utrzymuje się na niezłym poziomie od już jakiegoś czasu, zwłaszcza w tym sezonie, a Domen no to miał taki wystrzał i teraz przepadł. I tak naprawdę no tutaj ten cenę Prełc nawet zapowiadał gdzieś, czy zapowiada cały czas, że może skończy karierę po sezonie przez te różnego rodzaju przytyki w słoweńskiej kadrze. No a tutaj dostał swoją szansę występu na Igrzyskach Olimpijskich i nie zawiódł. 12 miejsce, a i tak był najgorszym ze Słoweńców, czyli widzimy, jaki to jest poziom. 12 Prełc, 11 Kos, 10 Peder Prełc i 6 Timi Zajc. Zresztą mamy taką grafikę, jak tutaj już sobie zaczęliśmy rozmawiać o tym konkursie drużynowym, medalistów z tego XXI wieku, jeżeli chodzi o konkursy drużynowe. Można sobie troszeczkę powspominać, można sobie troszeczkę unaocznić. No wiemy, że się nieco czołówka zmieniła, bo raczej Finlandii w gronie kandydatów. Chociaż Antti Aalto, co za występ no na igrzyskach. No tak, ale wiemy, że oni nawet to drużyny nie zbiorą, także niestety jakby Antiego Aalto występ przez 4 pomnożyć, to może by tutaj to może tak, walczyli. Nie, ale mówię o nim, bo też tak aż zwróciłam uwagę, jakie miejsce on w ogóle w Pucharze Świata w tym sezonie zajmował. To 47, 44, 23, najlepsze 47, a tutaj na igrzyskach naprawdę spisuje się rewelacyjnie. 12 miejsce na skoczni normalnej, dziś 17. Ja jestem w szoku, bo tutaj mówiliśmy dużo o tym, że fińskie skoki tak naprawdę... Fińskie skoki w zapaści. W zapaści, to jest zawsze słowo klucz. No to miły akcent, Antti Aalto. Wiadomo, Antti Aalto nie podniesie sam fińskich skoków. Chociaż, kto wie, my mieliśmy swojego Adama Małysza, prawda? No tak, właśnie. Nie wiem, czy wracają. Tutaj, jeśli chodzi o, prawda, szanse medalowe w konkursie drużynowym, no bo w dużej mierze za sprawą tej zwyżki formy i to na tym dużym obiekcie Geigera i Eisenbichlera. Mhm. No właśnie, tak sobie patrzyliśmy tutaj na te konkursy, no to dwa takie, które oczywiście można wyróżnić, no to przede wszystkim Pjongczang z naszej perspektywy, no bo medal olimpijski w konkursie drużynowym, no to jest coś, co się nigdy w historii nie wydarzyło. No też Salt Lake City 2002, pamiętamy, Niemcy, Finlandia, tam przecież 1/10 punktu, mimo tego, że to jest 8 skoków, a zadecydowało, no nawet nie pokażę tego na palcach, bo to jest bardzo mało i wcale byśmy się nie zdziwili, gdyby takie emocje były, prawda, w poniedziałek, bo stawka jest bardzo wyrównana. Ja jestem bardzo ciekawa Austriaków, bo o nich mówiliśmy bardzo dużo jako o tych, którzy w kontekście konkursu drużynowego mogą dużo namieszać. Mówiliśmy dużo, że Austriacy tak naprawdę dwie kadry swoje mogliby wystawić, a teraz od Austriaków do jednego szczególnie chciałabym przejść, bo też przyglądaliśmy się Stefanowi Kraftowi, któremu utytułowanemu skoczkowi, ale tego medalu olimpijskiego brakuje, no i indywidualnie, no nie tym razem na pewno, nie w Pekinie. I takie to jest dla mnie zadziwiające, bo to przecież zresztą mistrz świata, prawda, z 2017 i 2021 roku, jeżeli chodzi o skocznię dużą, a jednak tego trofeum nie będzie miał jeszcze w swojej kolekcji. A ciekawa jestem, jak Austriacy spiszą się drużynowo, no bo od Krafta chociażby dziś lepsi i był i Fettner, i Herl, prawda? Tak. Oczywiście niezawodny Adam Buchholz ze skijumping.pl policzył na Twitterze właśnie tą klasyfikację drużynową. Jeżeli chodzi o Norwegów, to pomnożył po prostu te wyniki tych dwóch delikwentów, którzy się nie dostali do 30. No i tak wyszło, że Norwegia 4. miejsce wyżej niż Polska. Także to, co żeśmy tutaj rozmawiali, że ten Tande i Johansson, oni nie weszli do drugiej serii, ale to są takie przyczajone tygrysy, że tutaj to nie jest tak wcale, że oni są jacyś beznadziejni. Wygrali Słoweńcy, ale z przewagą tylko 14 punktów nad Niemcami, więc rzeczywiście tutaj walka by była całkiem niezła. Trzecie Austriacy, jeszcze mniejsze tam różnice, no bo to jest niecałe 2 punkty. Punkt i 0,6 Austriacy mieliby straty do Niemców, więc na żyletki. A są Rosjanie tam w rankingu? Rosjanie na szczęście za nami, wyprzedziliśmy Rosjan. Trzecie miejsce, nie mówię na szczęście, że tam jakieś przyczyny polityczne, ale tak sportowo się trochę odnosimy, że no Rosjanie, wiemy, że no zawsze to był jakiś punkt odniesienia, że no nie są to jacyś wybitni skoczkowie i że jeszcze jak wygrywamy z nimi, no to powiedzmy, że nie ma dramatu, ale oczywiście doceniamy reprezentantów tego kraju, bo zrobili bardzo duży postęp na tych igrzyskach. Piąte miejsce Japończycy, 6 Polacy, 7 właśnie no Rosjanie, czy Rosyjski Komitet Olimpijski, wiadomo. 8 miejsce Szwajcarzy, 9 Czesi. Do podium byśmy mieli, no byśmy tam mieli z 20 ponad 24,40, nie, 60 straty, no to tak powiedzmy, że trochę jest. No ja mam nadzieję też tutaj, ciekaw jestem Dawida Kubackiego, bo no oczywiście wiemy, że on już swoje zrobił na tych Igrzyskach Olimpijskich, ma medal. No ale jednak on dzisiaj najsłabiej z biało-czerwonych, 26 miejsce. No to pewnie oczekiwalibyśmy ciut więcej, no i też ten drugi skok, bo jeszcze pierwszy nie był taki najgorszy, ale drugi tak dało się zauważyć, że on bardzo wysoko zadarł narty i mam wrażenie, że to trochę wyhamowało go w powietrzu i dlatego
no te parę metrów nie odleciał jeszcze dalej, więc no tutaj liczymy na pewno trochę na lepszy występ w poniedziałek. Zresztą też mamy grafikę z występami Polaków w konkursach drużynowych, no i wiemy, że no mamy tutaj nadzieje medalowe, no ale to musiałby się stać coś nieoczywistego jak na ten sezon, no bo tendencja jest raczej spadkowa, widzimy. Zaczęło się od czwartego miejsca w Wiśle, później piąte, szóste, chociaż oczywiście Zakopane. Pamiętamy, jakie to były okoliczności. Ten skład pewnie też mógłby być mocniejszy bez Stocha, wtedy bez Kubackiego, no ale faktem jest, że no w drużynie w tym sezonie nam nie idzie za specjalnie. Także tak to wygląda. Słuchajcie, myślę, że jeżeli macie tutaj chęć, to z jeden czy dwa telefony będziemy w stanie odebrać, także zachęcamy do dzwonienia. Za moment pewnie się belka z numerem telefonu pojawi, natomiast my jeszcze tutaj chwilkę porozmawiamy, no bo tutaj o tych Szwajcarach tak się zawiesiłem na chwilkę, no bo jakbyśmy sobie tak pewnie widzimy. 2-2-4-8-6-6-5-5-6, także dzwońcie, zachęcamy, zapraszamy. Podzielcie się radością, rozczarowaniem, żalem, wzburzeniem, kakofonią pełną emocji i kultur. Natomiast co do Szwajcarów, no to takiego czarnego konia upatrywaliśmy jeszcze kilka tygodni temu w Kilianie Pejerze. Całkiem dobry początek sezonu. No a tutaj 27 miejsce, no też wiemy, że nie wszedł do drugiej serii na skoczni normalnej. W kwalifikacjach też tam wczoraj był 37 bodaj, więc tak, no 113,5 metra było tak, bardzo słabo. Także tak bez szału, jeżeli chodzi o Pejera. No i tak dla mnie to jest na razie chyba jedno z większych rozczarowań igrzysk, trzeba powiedzieć. Tak, przegrał zresztą tutaj ze swoimi rodakami, bo i z Amanem przegrał, i przegrał ze Schwanderem, który był najlepszy ze Szwajcarów na miejscu 22, tak? No właśnie, także tak to wygląda. O Alto żeśmy powiedzieli. Też ciekawa będzie ta rywalizacja wśród Niemców o miejsce w drużynie, prawda? No bo mamy Piesza Paszkę, który no dostał tutaj swoją szansę na skoczni dłużej, a wiemy, że no jak na niego ten wynik 28 miejsce, to i tak uważam, że na swój sposób trzeba by docenić, bo on przed samymi igrzyskami, no to w większości konkursów nie kwalifikował się do czołowej 30. Tam Severin Freund zdecydowanie lepiej wyglądał, ale przez takie restrykcyjne zasady, które wprowadził niemiecki komitet olimpijski, on nie mógł pojechać na igrzyska. Chociaż później tam wyrobił niby te normy tych miejsc 15, ale to już było po ogłoszeniu kadry. No tutaj Paszkę 28, no i pewnie jeszcze ze Stefanem Laje jutro będzie jakaś tam rywalizacja o to, żeby się pojawić w tym ewentualnie konkursie drużynowym. I tutaj no Niemcom na pewno by zależało na dobrym wyniku, bo oni przecież są złotymi medalistami w konkursie drużynowym zeszłorocznych Mistrzostw Świata. Także pokazali na pewno no swoją klasę wówczas. No jesteśmy ciekawi, jak to no będzie. No tak, wyglądać. Dwójkę mają bardzo mocną, czyli Geigera i Einzelbichlera. Schmidt też jest solidnym, 14 miejsce. Dzisiaj dwa równe skoki po 134 metry. I teraz pytanie, kto będzie tym czwartym. Mhm. Ola, jakie ty masz tutaj jeszcze predykcje? Wiesz co, nie, bo ja tak się tak przyglądam, się bo ja tak zapatrzyłam się, bo sobie czytałam dzisiaj o Pawle Wąsku, którego już pochwaliliście na początku, ale skupiłam się na jego postaci, bo faktycznie wczoraj bardzo dobrze skakał w kwalifikacjach, dziś w konkursie, w swoim olimpijskim debiucie zaprezentował się z fantastycznej strony moim zdaniem. I tak się zastanawiam, wiem, ktoś powie, o, nie pompuj balonika i tak dalej, ale czy to jest zawodnik, któremu możemy się naprawdę zacząć poważniej przyglądać, bo tak sobie prześledziłam, jak ta kariera Pawła do tej pory wyglądała. On jest 99 rocznik, więc to jest wciąż młody zawodnik i pierwszy w ogóle debiut jego w Fiskapach był w 2014 roku i tak widzę, że sobie tak kolejno, kroczek po kroczku przechodził, zdobywając w 2016 roku swoje pierwsze podium w Fiskapie. Potem było w ogóle w 2016-2017, to był sezon, w którym w ogóle wygrał klasyfikację generalną Fiskapu. Był Puchar Kontynentalny rok później, potem 5 razy w top 10 na przełomie sezonu 2017-2018. Potem ten Puchar Świata, jak się masz, najlepszy wynik Pawła to było 6 miejsce w Niżnym Tagile. Nie wiem, czy ktoś to pamięta, ale to było bardzo dobre miejsce w sezonie 2020-2021. Dziadek i wujek skoczkowie, mama biegaczka narciarska, tata Alpejczyk i siostra Alpejka, więc te tradycje u Pawła Wąska w rodzinie są. I porównywałam sobie wyniki Kamila Stocha z jego pierwszych igrzysk olimpijskich. Tam Kamil w 2006 roku to było 16 miejsce i 16 na skoczni normalnej, 26, przepraszam, na skoczni dużej, 27 na skoczni normalnej, 14 na skoczni dużej w 2010 roku. No i tak patrząc na Pawła i na jego wynik, na to 21 dzisiaj miejsce,
Mam nadzieję, że to jest taka nadzieja polskich skoków narciarskich. Dobrze się na Pawła patrzy, miło się też czyta rozmowy z Pawłem, bo wygląda na zawodnika, który ma głowę na karku, jak to się mówi, więc kibicuję mu mocno i mam nadzieję, że w drużynówce będzie miał szansę udowodnić też, że będzie takim mocnym punktem polskiej drużyny. Ja pamiętam, jak robiliśmy też program tutaj taki interwencyjny właśnie po konkursie drużynowym na Mistrzostwach Świata rok temu i Polacy wtedy zdobyli medal brązowy. No i Paweł Wąsek wtedy był z nami na łączeniu, tak sobie porozmawialiśmy trochę, że jaka tam może być teraz atmosfera, bo przecież no nie macie niestety, ale nasz chłopaków i wtedy tak z perspektywy wielu kilometrów opowiadał o tym, że no pewnie w środku tam jest duża radość, zabawa, że tam Piotr Żyła będzie grał na gitarze, bo lubi. No to teraz życzymy Pawłowi, żeby po pierwsze się znalazł, a po drugie zdobył medal i mógł opowiadać o tym, jak to wygląda rzeczywiście, a nie z perspektywy kilometrów. Także też taka piękna historia. Rok temu podejrzewam, rok temu, na początku sezonu. Nikt by nie przypuszczał, że taki Paweł Wąsek może wskoczyć do naszej drużyny na igrzyska. Wtedy bliżej wydawali się Andrzej Stękała, czy nawet podejrzewam Klemens Murańka. No, a tutaj mamy Pawła Wąska i też... No wiesz, ale Stefana Huli też raczej nikt nie brał pod uwagę, no, że pojedzie na kolejne swoje igrzyska. Ale Stefan chyba powiedział w którymś z wywiadów teraz w Pekinie, że to ostatnie jego igrzyska i że oj, nie, już nie da rady na kolejne. Mamy telefon, także halo, witamy serdecznie. Cześć, jesteś z nami. Cześć, tutaj Tomasz od Łodzi. Cześć, witamy. Oczywiście was pozdrawiam na samym początku i wszystkich panów skoków narciarskich i kanału sportowego. Pozdrawiam. No i oczywiście fantastyczne południe, rozpoczęcie soboty. Ja akurat jestem trochę sterowany, więc bardziej tutaj kibicowałem, jak tylko mogłem i wstawałem i czekałem. Oczywiście jestem szczęśliwy z tego, że Polacy troszeczkę odbudowali i miło to się oglądało. Oczywiście takie przypomnienie sobie tego, co było 4 lata temu, jak trzymaliśmy kciuki za Stocha. Wszystko tutaj wróciło. No i jeszcze tak chciałbym powiedzieć, że przed zawodami kibicowałem jeszcze Stefanowi Kraftowi. No to, jest to bardzo sympatyczny człowiek. Udało mi się go poznać za Zakopanem, więc bardzo sympatyczny chłopak, no i troszeczkę uważam, że jest takim jakby przegranym tej olimpiady, ale kibicuję i liczę na to, że może być tam w drużynówce zdobędzie medal. No i oczywiście jestem za naszymi. No i to trzecie miejsce będzie sensacją, ale myślę, że wszyscy kibicujemy, gdzieś tam mamy nadzieję, że wygrają. No. Dziękuję za to, że udało się połączyć i pozdrawiam jeszcze raz. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy serdecznie. Też myślę, że taki ciekawy wybór do kibicowania, no bo rzeczywiście Stefan Kraft tak się pomyśli, że nadal żyjemy w świecie, w którym Matthew Soukup, który dzisiaj był przedostatni, ma jeden medal olimpijski, a Stefan Kraft nie ma żadnego, no to jest jeden z większych absurdów, no ale tak to bywa. No to co do Kamila Stocha jeszcze, no to też w tych wypowiedziach, których on już zdążył udzielić, no to oczywiście wybrzmiewa wielki żal, łzy i ból, ale też no, zwraca uwagę Kamil na to, ile on poświęcił, że ta jego droga była teraz bardzo trudna. On opowiadał przecież o tym liściku, który dostał od rodziny nieznajomej, jak wracał samolotem samotnie z tego turnieju czterech skoczni i podeszła do niego pewna kobieta, nic nie mówiąc, tylko tak wręczyła mu do ręki liścik, pewnie jeszcze jakoś tam, żeby jakiś strażnik nie zobaczył, bo COVID wiadomo i tutaj wszystkie te procedury trzeba przestrzegać. No i na tym, w tym liście była informacja o tym, że my całą rodziną wspieramy i kibicujemy i że Kamil rzeczywiście to ze sobą wozi. Natomiast no też są takie wypowiedzi trochę bardziej sportowe. Wiadomo, że to wszystko w emocjach, ale on mówi, że czuł, że nie mógł dać sobie po prostu więcej. To tak jak nawet odnośnie, to mówimy, że ten drugi skok, nawet jeżeli jakiś był błąd, no to po prostu jest taka refleksja wielkiego mistrza, sportowca, że no... To go najbardziej boli, że to czwarte miejsce wychodzi na to, że no to był po prostu szczyt jego możliwości, że on nie mógł do tego trzeciego, że on nie ma jakiegoś takiego poczucia, że kurczę, nie wiem, tu mogłem dać sobie jeszcze więcej czy coś takiego, tylko on jakby podkreślił, że to chyba był mach rzeczywiście, biorąc pod uwagę okoliczności. Okay. Ale mimo tego, że ten pierwszy skok przecież był fantastyczny, a więc trudno, żeby drugi był troszkę krótszy, ale ten pierwszy fantastyczny też mu dał czwarte miejsce, tak? Mhm. A więc no, poziom był faktycznie, no, podkreślaliśmy to, że przy tak wyrównanym poziomie
tutaj będą decydować, no, drobne rzeczy, inna sprawa, że ta dwójka trochę odleciała. Ja tu wcześniej mówiłem oczywiście o Jojo, jego tutaj, to wszyscy wiedzą, ogromny talent, ale jednak te kwalifikacje wygrał Mariusz Lindwik, a dosyć daleko, bo dziewiąty za Stochem był Ryoyu Kobayashi, ale tak patrzyliśmy na te kwalifikacje, skoczył sobie tak po prostu, te 129 metrów Ryoyu. Natomiast Lindwik zrobił to, co Morgenstern w 2006 roku, czyli wygrał kwalifikacje w XXI wieku, tylko Morgi i Lindwik właśnie tego dokonał, że wygrał kwalifikacje, a później wygrał konkurs na dużej skoczni. No tutaj jeszcze Karl Geiger, też takie bardzo fajne słowa, to Michał Chmielewski o tym napisał, który zresztą właśnie jest tam na miejscu i między innymi z Kamilem rozmawiał tuż po konkursie dla TVP. I Karl Geiger: Kamil, ty płakałeś dziś, ja dwa dni temu. Chcę, żebyś wiedział, że to niczego nie zmienia. Jesteś największym sportowcem, jakiego znam. Wiem, jak to boli, ale to żaden koniec. No właśnie, bo tutaj nawet zastanawiałem się w trakcie rozmowy z panem Bronisławem, czy mu nie zadać takiego pytania odnośnie do tego, co ty mówisz, że Stefan Hula, że już ostatni igrzyska, no ale wiemy, że nigdy nie wiadomo, co będzie, tak? No, Noriaki Kasai w wieku ponad 40 lat zdobył jeszcze medal, chociaż oczywiście no, to jest przykład już bardzo wyjątkowy i taki, no, też Stefanowi Huli pewnie trudno się porównywać na ten moment, ale Manuel Fettner też udowadnia, no, będąc zawodnikiem jeszcze starszym niż Stefan, że można skakać i też być wysoko. No nie chciałem pytać, czy on jakby wierzy w kolejne igrzyska Kamila, czy jak on do tego podchodzi, bo mam po prostu wrażenie, że no w takim momencie to trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości, że nie wiem, Kamil Stoch, nie wiem, będzie myślał o zakończeniu kariery zaraz, albo że już dobrnął do jakiejś ściany. Wydaje mi się, że po prostu trzeba mu pozwolić skakać najdłużej, jak on chce, jak on potrafi. I to jest swego rodzaju on, Piotr Żyła też, no takie przykłady po pierwsze na to, że tam być może medycyna trochę się rozwija i diety i tak dalej, chociaż u Piotra to wiadomo, papryka i ogień, ale no, no, że ci sportowcy też są fenomenem jakimś biologicznym, no bo kiedyś wiemy, Adam Małysz, on zakończył karierę już będąc młodszym niż teraz jest przecież Piotr Żyła, tak? Ale tak, a Paulon Steiner, pamiętam, jak z nim rozmawiałem, że cały czas bolał nad tym, że za wcześnie zakończył, że nie dotrwał do tych igrzysk w 2014 roku, pamiętamy, to był 2011 rok. I wciąż pięknie skakał Adam Małysz, wciąż należał do czołówki światowej. No tak, tak. No też jakby to był jego tam jakiś plan, ale żeby on miał tam, powiedzmy, już wtedy gdzieś tam jakieś inne plany wysięgające. Tak, graj Dakar i tak, tak dalej. Tak. Ale mamy kolejny telefon, pewnie już ostatni dzisiaj, także odbieramy. Halo, halo, witamy serdecznie, cześć. No halo, witam. Mateusz z tej strony. Cześć, cześć. I mam takie pytanko odnośnie tej olimpiady. Jacy są najwięksi przegrani według was z tej olimpiady? Dwóch na przykład skoczków i dwóch wygranych, bo według mnie i tak wygranym olimpiady jest Lovrokos i wiadomo, no, zbiorczo można Rosjan podsumować, tak, że dobre występy. No według mnie na przykład tymi przegranymi jest Kilian Pajer oczywiście i Johansson, któremu i tak nie szło już przed olimpiadą, tak? I chciałbym po prostu wiedzieć, jakie macie takie swoje typy, tak? I dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki, pozdrawiamy. No to są dobre typy, wydaje mi się, takie najbardziej oczywiste, ale no jeszcze można by gdzieś na wygranym, no to nadal to pomyślisz, no bo jednak to żeśmy wspominali, no nikt się nie spodziewał takich wyników i jakaś tam nadzieja. A ja mam dwa nazwiska, wiesz, tak od razu, tak, jak tak. Pan zadawał pytanie, to pierwsze pomyślałam Dawid Kubacki, no bo nikt się tego nie spodziewał, więc tak bym pomyślała, że wygranym. No to trzeba, wiesz, oczywiście to wszystko jest podparte też ciężką pracą przez lata Dawida, bo to się nagle nie wyskoczyło, tak, że jest brązowy medal igrzysk. A przegranym mimo wszystko gdzieś mam to poczucie, że ten Stefan biedny Kraft, nasz mały Austriak, że jednak ten niedosyt pozostanie, no bo jest to gdzieś trofeum, którego w swojej kolekcji nie ma. A to moje, taka moja prywatna. Tak, no zobaczymy, jeszcze raz powtarzam, igrzyska się nie skończyły, są jeszcze, jest turniej drużynowy, dla niektórych mogą być one naprawdę piękne, jeżeli na przykład dla Piotra Żyły, jeżeli gdybyśmy zdobyli medal w konkursie drużynowym, no to prawda, będzie to no, cudowna historia, no ale nie tylko dla niego, dla wszystkich, ale dla niego, bo prawda, też nie jest najmłodszy, trudno powiedzieć, ile będzie jeszcze skakał. No ale jeżeli by polska drużyna zdobyła medal, to oczywiście wtedy wielkim wygranym również byłby ten
młody chłopak, czyli Paweł Wąsek, bo prawdopodobnie on będzie skakał. Nie sądzę, żeby tutaj przegrał rywalizację, jeżeli w ogóle można tutaj mówić o tej rywalizacji, bo ty pokazał w tym konkursie się naprawdę z dobrej strony Wąsek, więc sądzę, że on będzie skakał. A czy ten konkurs, można powiedzieć, to tak przyklepał, kolokwialnie mówiąc, no bo rzeczywiście te treningi, już było widać, Wąsek sygnalizował lepszą formę niż na skoczni normalnej, ale tam jeszcze w tych treningach, no do pewnego momentu była rywalizacja, tam było, pamiętam, tak, stosując nomenklaturę piłkarską, tam 3-2 w pewnym momencie dla Wąska, potem było 4-2 dla Wąska i on rzeczywiście już trochę odjechał i lepsze miał te treningi, ale nie był jakoś tak wyraźnie, nie dominował nad Stefanem Hulą, no ale no i skok kwalifikacyjny i też no dzisiaj przede wszystkim no te konkursowe pokazały, że ze skoku na skok, z próby na próbę jest lepiej, no i tego się trzymajmy w kontekście właśnie konkursu drużynowego. No jeszcze jedno takie nazwisko, które mi się nasuwa, natomiast też tak bardzo na siłę, bo też podejrzewam, że on nie musiał mieć jakichś przesadnie wielkich oczekiwań, ale zawsze to jest jakieś rozczarowanie, to jest Stefan Laje, tak? No bo pamiętamy tego zawodnika przed kontuzją, no to był no naprawdę no czołowa dziesiątka w koru świata. Już zaczynał wygrywać Willingen, pamiętamy, było takie kiedyś Willingen 5, które zostało zamienione w Willingen Dry, bo odwołano zawody ze względu tam na no po prostu złe warunki atmosferyczne. Już w sobotę było wiadomo, że w niedzielę się nie odbędą zawody. To jest w ogóle rzadka sytuacja, żeby dzień przed już w ogóle odwoływać cały konkurs. No i potem ta przykra kontuzja. On i tak niezłą determinacją się wykazał, że wrócił do składu, pojechał na igrzyska, ale no podejrzewam, że gdzieś tam po cichu liczył, że to się skończy co najmniej miejscem w czołowej dziesiątce, a ostatecznie się nie znalazł w ogóle w składzie. A na pewno Manuel Fettner, także tutaj no tak, to też jest postać. Na plus. Tak. Na plus, zdecydowanie na plus, no bo jednak pięknie skakał i to srebro na mniejszym obiekcie bardzo cenne. No na pewno przynajmniej na razie nie może zaliczyć tych igrzysk do udanych Granerud, tak? No tak. Też spodziewałeś się więcej po tych treningach. Pamiętamy tam pierwszy dzień treningów, no on był we wszystkich trzech treningach na podium, także wyglądało to bardzo dobrze. Okej, o 12 w poniedziałek mamy ten konkurs drużynowy, no to tak na koniec króciutko. Panie Januszu, będzie medal czy nie? No myślę, że będziemy walczyć o ten medal. No, trudno powiedzieć, bo to wiadomo, że to może być i konkurs, gdzie też będą bardzo, ale z optymizmem spojrzmy na ten poniedziałek. Może pięknie zakończymy medalem. Mówię o występie skoczków. Oczywiście. Na tych igrzyskach boiska oczywiście będą jeszcze trwać prawie tydzień, także no. Będzie walka i postawię na medal, choć oczywiście jest to karkołomna, to jest życzeniowa historia, bo gdybyśmy to wszystko przeliczyli, te wszystkie skoki, które tutaj miały miejsce na obu skoczniach, to na ten medal tak naprawdę się nie zanosi, ale no, ja się bardzo cieszę to, że wyraźny postęp Stocha, no to on jest tutaj w stanie skakać naprawdę tak jak ta ścisła czołówka. I teraz pytanie, jak blisko niego będą ci, którzy w tej drużynie będą dalej skakać, czyli Kubacki, Żyła i Wąsek. Ola. Ja mam podobnie jak pan Janusz. Rozum mi mówi, że szanse jakieś są, ale no matematycznie wiemy, wyliczyliśmy na które? Na piąte miejsce, tak? No, tam nawet było? Na szóste. Piąte, szóste miejsce, to mówi rozum, serce mi mówi, że będziemy o ten medal walczyli i ten medal wywalczymy. Tego życzę nam, skoczkom, wszystkim polskim kibicom i nie mogę się doczekać poniedziałku. Fajnie, że mamy naprawdę takie emocje na tych Igrzyskach Olimpijskich. Emocje są na pewno i sercem też życzę medalu, natomiast no, ja powiem, że nie będzie tego medalu, ale ja też mówiłem, że nie będzie. Ale ja mówiłem, że nie będzie Kubackiego też medalu, więc ja się nie znam. Także jakby nie słuchajcie i oczywiście chciałbym się pomylić. Czyli tak kto wygra? Ja myślę, że Słoweńcy. Panie Januszu, kto wygra, kogo się pomyli? To kto wygra? No to będzie też nieprawdopodobna wojna. No Słoweńcy mają najrówniejszy skład, także to faktycznie biorąc pod uwagę, że w tych skokach drużynowych to liczy się to najsłabsze ogniwo, prawda? Szalenie. A tam trudno wskazać w ogóle, no właśnie, nie? Najsłabsze ogniwo. Nie wiadomo, prawda? Dzisiaj Zańc, wcześniej Prewcy, najstarszy z Prewców, a więc ten najbardziej utytułowany. Ale tu naprawdę wciąż widzę, musi być tam głód nieprawdopodobny u Stefana Krafta. Austriacy zawsze dobrze skakali w konkursach drużynowych. No kto wie, może jednak Austria. Ola? No nie mogę, no nie chcę, żeby tak było. Tak są, to ja powiem Niemcy może. Chociaż dobrze. Mnie zaraz tutaj polscy kibice. Dobrze, czyli Jurek Kobajaszczyk już się nazdobywał złotych medali na tych igrzyskach. Dokładnie
i tak to pewnie pozostanie. No cóż, trzymamy kciuki na pewno za Polaków, nie tylko w skokach narciarskich, we wszystkich dyscyplinach, ale w poniedziałek się tutaj po konkursie drużynowym będziemy widzieli. Natomiast za dzisiaj już dziękujemy bardzo. Czwarty Kamil Stoki, oczywiście chcielibyśmy więcej, ale nie jesteśmy przesadnie zachładni, więc i tak gratulujemy, dziękujemy Kamilowi, wszystkim naszym skoczkom. Janusz Pindera, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ola Rajewska. Dziękuję. Ja nazywam się Wojciech Piela, trzymajcie się serdecznie, dobrej soboty, niedzieli, całego tygodnia i wszystkich kolejnych dni. Trzymajcie się. Na górze jest już Wojciech Piela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze i swoje teraz chwile. Po złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Velikanka wzięta.